Kibice Radomiaka liczyli, że po pokonaniu GKS-u Katowice do Radomia w kolejnej rundzie Pucharu Polski przyjedzie drużyna z Ekstraklasy. Jednak na to będzie trzeba poczekać, bo następnym rywalem Zielonych w 1/16 finału Pucharu Polski będzie trzecioligowy GKS Jastrzębie. Mimo że rywal gra o ligę niżej, nie oznacza to wcale, że możemy być pewni awansu, uważa Werner Liczka, trener Radomiaka. Zespół z trzeciej ligi, a z drugiej strony je to jako wyjazd, takže... A ještě vím, že na ten jeden meč, pucharový meč, tak to jako, jak je puchar, má vážnost jako u nás, no tak no na pen unik, no to, takže jako vidíte i před tím mečem, tak šance, no možnosti 50 na 50. Mecz z GKS Jastrzębie zostanie rozegrany między 9 a 11 sierpnia, a to oznacza, że piłkarze rozegrają dwa mecze w tygodniu, bowiem już w najbliższy weekend ruszają rozgrywki ligowe. Tak w ogóle to nasze, ten cel naszego przygotowania był tak, aby ten zawodnik i ten zespół był zdolny być przygotowany 100% trzeci, czwarty dzień maksymalnie. A my już wiemy, że w tych następnych 5 tygodni mamy 8 jako meczów, to znaczy jest to dużo meczów, a tam właśnie jest to taki test jako dla nas wszystkich, jeżeliśmy pracowali dobrze, albo nie. Jeśli Radomiak wygra z GKS Jastrzębie, to w kolejnej rundzie zagra ze zwycięzcą pary Miedź Legnica - Górnik Łęczna.